Zrobiłyśmy projekt pod tytułem Trwałość pamięci. Polegał on na zbieraniu opowieści od mieszkańców okolicznych wiosek na temat życia nad rzeką Bug. Forma wizualna naszej pracy. Są to opowieści zamknięte, zakorkowane w butelkach, zawieszone tuż nad nurtem rzeki. Chciałyśmy zakonserwować historię i opowieści, tak aby ich pamięć przetrwała. Były to historie zarówno związane z samą rzeką, jak również wybrane wspomnienia, historie życia mieszkańców tych wiosek. Punktem wyjścia dla naszej pracy była rzeka jako symbol życia ludzkiego, losu, jak również pamięci. Wszystkie te rzeczy są w ciągłym ruchu, podobnie jak rzeka. Łatwo ulegają przemianom, przemijaniu. Rzeka ma właściwości zarówno życiodajne, jak i niszczycielskie. I w ten sposób chciałyśmy oddać charakter opowieści, które mogą w łatwy sposób zostać utracone. Moja praca mówi o współczesnej relacji człowiek-rzeka. Poczynając od początków istnienia człowieka, kiedy uważał, że woda i rzeka jest dla niego dużym niebezpieczeństwem i w różnych wierzeniach ludowych bóstwa wodne były pokazywane jako niebezpieczne, kapryśne i bardzo potężne, gdzie w tym momencie człowiek uznał, że włada większością żywiołów. Tak samo rzeka stała się podległa człowiekowi. W tym momencie wierzenia ludowe zanikają i same bóstwa wodne stają się mniej drapieżne. Tak samo jak w literaturze romantycznej zostały pokazane jako kuszące, piękne istoty. Dlatego moja praca przedstawia twarz z zamkniętymi oczami, de facto wyczekującą reakcji i rozmowy z człowiekiem.